Ludzie, kraje, społeczeństwa w historii są znane i pamiętane z dwóch powodów. Albo że coś zbudowali, albo że coś zniszczyli. Jak będzie widziane nasze pokolenie i nasze instytucje i my? Jak będziemy widziani z przyszłości? Jeśli idzie o klimat, to nie dzieje się dobrze. My ciągle o tym klimacie zapominamy. Najpierw pandemia, potem wojna na Ukrainie. Cały czas naszą uwagę przykuwają ważniejsze, w cudzysłowie, rzeczy, to znaczy te, na które trzeba reagować natychmiast. Jest takie przekonanie, że klimat może poczekać. Nie mamy tego imperatywu, żeby się zmieniać. Życie codziennie biegnie jak biegnie. Nie bardzo wiemy, jak sobie z tym poradzić, bo każdy z nas indywidualnie niewiele może zrobić, natomiast na takim szerszym polu nie ma cały czas daleko idących działań. Żyjemy z dnia na dzień, prawda? To znaczy idziemy do pracy, wykonujemy swoją pracę, potem obejrzymy jakieś wiadomości albo przeczytamy cokolwiek w mediach, trochę się pomartwimy, bo bardzo często są to wiadomości, które nie są dobre. Po czym, żeby przestać się martwić, włączamy sobie film z Netflixa, czy zajmujemy się czymś, co odwróci nasze myśli od tego, co dzieje się wokół. To jest normalne. Kiedyś ludzie byli wprost zależni od przyrody. Jeżeli nie wyprodukowali żywności dla danej wioski latem, wiosną, latem, w okresie żniw, to wszyscy wiedzieli, że zimą może zapanować głód. Jesteśmy na statku kosmicznym, oddzieleni od pustki kosmosu tylko cienką warstewką atmosfery. Tej atmosfery jest tyle, ile 10 metrów wody. To jest cała masa atmosfery. I teraz cokolwiek się w tej cienkiej warstewce zmieni, to ma wpływ na to, co jest w kabinach statku, czyli na powierzchni naszej planety. To wpływa na nas i na wszystko, co nam daje możliwość przetrwania, bo to załoga statku kosmicznego musi się wyżywić, prawda? Ziemia musi wyprodukować żywność dzięki tej energii, która dociera od Słońca. My podcinamy możliwości produkcji żywności. My psujemy tą naszą skorupę, która powoduje, że warunki na powierzchni planety są dogodne dla nas. My to ciągle robimy i tego nie zauważamy. Z tego powodu, że to psucie jest tylko powolne. Tutaj nagle okazuje się, że mamy jakąś ogromną falę upałów, która dotknęła jakichś obcych, dalekich ludzi. Tutaj spłonęły lasy, bardzo daleko od nas. Tutaj była wielka powódź. Tutaj spaliły się całe miejscowości z tego powodu, że płonęły lasy. W tej chwili zaczynamy rozumieć coraz bardziej powiązane zdarzenia, prawda? Zboże na Ukrainie służyło temu, żeby wyżywić Afrykę. Tego zboża nie można wysłać do Afryki. Zboże w Indii nie wyrośnie, bo była fala upałów. Zboże w Stanach Zjednoczonych nie wyrośnie, bo jest susza. Zboża u nas też będzie mniej. Zapanuje głód. Ale to wszystko znowu dzieje się nie w naszym sklepie. W naszym sklepie tylko rosną ceny. Jedyną rzecz, którą widzimy, to jest wzrost cen. No a skąd się ten wzrost cen bierze? Z tego powodu, że nie reagujemy na zagrożenia. Z tego powodu, że na naszym statku kosmicznym coraz mniej tej żywności można wyprodukować. Z tego powodu, że coraz więcej okien jest wybitych w szybie tego statku kosmicznego, co powoduje zmiany na powierzchni. Tu się coś stało, tu się coś stało, tu się coś stało, tu się coś stało, tu się coś psuje, ale jeszcze u nas się tak kompletnie nie zepsuło. No to róbmy sobie to, co robimy na co dzień. No i całe globalne ocieplenie w ten sposób wygląda i w ten sposób długo będzie wyglądać. To nie jest tak, że przyjdzie kometa, jak w znanym filmie, i zagrozi całej planecie w ten sposób, że może planeta zniknąć, czy życie na nich w ciągu kilku godzin. To wszystko się kawałek po kawałku psuje. Ale my tego nie widzimy.
my zapomnieliśmy o tych zależnościach. To jest dosyć frustrujące. Niektórzy z nas o tych zależnościach mówią i je rozumieją, szukają różnego rodzaju rozwiązań indywidualnych, przygotowują się. Mówimy o także przystosowaniu do zmiany klimatu, o adaptacji, prawda? No ale zaadaptować to się można do nowych warunków, ale nie do ciągłych zmian. Natomiast my powodujemy, że ten statek kosmiczny psuje się coraz szybciej. Nie można się zaadaptować do coraz szybszego psucia. My się uzależniliśmy od tych buforów, które sobie zbudowaliśmy, żeby sobie zrobić dobre życie i znakomicie, że one są. Bo nam chodzi o to, żeby wieść dobre życie. Ale to dobre życie możemy wieść tylko pod warunkiem, jeżeli zrozumiemy zależności, które powodują, że to dobre życie w ogóle jest możliwe. To jest tak, jakbyśmy żyli dzięki temu, że wycinamy kable i sprzedajemy je złomiarzowi. Dzięki temu mamy dochód. Natomiast psuje się cała sieć przesyłu energii. To jest nasz sposób działania. Psujemy nasze otoczenie i spieniężamy to i dzięki temu kupujemy sobie przez jakiś czas ten spokój, który pozwala nam zapomnieć o tym, jak działa świat. No i ten złomiarz może żyć do momentu, do którego jest jeszcze trochę złomu. Powiedziałbym, że także właśnie ten nasz system gospodarczo-społeczny tak działa i trochę tak działa polityka. Że my wybieramy tych, którzy tak naprawdę żyją naszym kosztem i specjalnie nie martwią się przyszłością, bo mają przekonanie, że sami sobie tą przyszłość zapewnią. To jest przekonanie błędne. Ale co z tego? Bardzo bogaci sobie myślą, że oni zawsze będą mogli sobie kupić, co chcą. Otóż na tym statku kosmicznym w pewnym momencie skończy się możliwość kupienia tego, co się chce. Bo po prostu nie będzie czego kupić. Niezależnie od tego, ile ma się pieniędzy na koncie. Emisje w ubiegłym roku znowu wzrosły. W bardzo wielu krajach na świecie i globalnie. No więc jeżeli mamy ograniczyć o połowę emisję teraz w ciągu 8 lat, jeżeli wzrosną w tym roku, potem zostanie nam 7 albo 6 lat. No bo musimy to ograniczyć z wyższego poziomu. I tak sobie odkładamy w przyszłość nasze działanie. My nie potrafimy zrozumieć, że jeżeli postąpimy szybciej, żeby usunąć niebezpieczeństwo, żeby odsunąć od siebie te najgorsze możliwości, bo w tej chwili nam niewygodnie, to nie robimy tego, że możemy przegrać dużo więcej. Ja nie wiem, jaki bodziec jest potrzebny, żebyśmy to zauważyli, ale to wpływa na całe nasze życie. I my musimy z jednej strony o tym mówić, z drugiej strony mówienie o tym jest dosyć frustrujące i dosyć trudne, prawda? Bo to nie jest nic przyjemnego. Dużo lepiej powiedzieć, super, no wspaniale, dzisiaj piękny dzień, no oby tak dalej. Niestety oby tak dalej jest tutaj tą rzeczą, którą musimy wyeliminować. Musimy się cieszyć tym, co jest, tymi pięknymi dniami, możliwościami, które mamy, ale musimy mieć pełną świadomość, że tak dalej być nie może. Ludzie, kraje, społeczeństwa w historii są znane i pamiętane z dwóch powodów. Albo że coś zbudowali, albo że coś zniszczyli. Czy będziemy widziani jako ci, którzy coś zbudowali, czy jako ci, którzy zniszczyli ten statek kosmiczny? Mamy wszystkie możliwości techniczne i całą wiedzę naukową, żeby ten statek naprawić. Nasze instytucje są niezdolne do tego, żeby podjąć tego rodzaju działanie. To znaczy, że jesteśmy źle zorganizowani. To znaczy, że te instytucje źle działają. Pytanie,
jest takie, dlaczego one źle działają? Czy one źle działają dlatego, że mają źle postawione cele? Czy one są skorumpowane? Czy nikt nimi nie kieruje? Statek się coraz bardziej psuje, więc z każdym miesiącem będzie go trudniej naprawić, ale cały czas to jest możliwe. Ale to już jest kwestia miesięcy, dziesiątek miesięcy, kilku lat, a nie odsuwania tego w przyszłość. To nie jest kwestia 10 lat. To jest kwestia na teraz. Otóż każda rzecz, która poprawi warunki na tym statku, czy która zatka jakąś dziurę, jest tą rzeczą, która poprawia nasze szanse na przyszłość. Z praktycznego punktu widzenia, każda rzecz, która prowadzi do spadku emisji gazów cieplarnianych i każda rzecz, która prowadzi do zachowania i wzrostu bioróżnorodności naszej planety, to są te rzeczy, które poprawiają sytuację. I pamiętajmy o tym działającym.